Siemaldziska, tutaj Frer, a to będzie szósta część Zagrajmy w Gothic 3 z kątek modem 2.6. Jak z ludziska, w tej części zajmiemy się expieniem wybrzeża. Tak, zajmiemy się expieniem wybrzeża w nocy, może będzie mało widać, ale postaram się pochodzić z pochodnią, żebyście lepiej widzieli. No i dobra, zajmiemy się wybrzeżem, czyli terenem od Cabedan do Ardei. Tak, to jest tutaj ten właśnie teren, tak. Postaramy się zmieścić tutaj w pierścieniu Cabedan, Ardei i troszeczkę podejdziemy do Vanguardu. Tak, żeby może być ludziska, nie podejść za blisko orkowych tam obozów. Tak, bo orkowie, które okupują Vanguard, nie są takimi żółtodziobami i prawdopodobnie zabicie tych orków byłoby trudne, a orkom byłoby łatwe zabicie nas. To więc jak są ludziska, w tej części będziemy sobie expić wybrzeże, będziemy ubijać zwierzątka takie inne. Tak. Pokaż mi. Nie będzie taka część, w której będziemy robić jakieś tam zadania. Będziemy po prostu jak najzwyczajniej expić, tak? Czekajcie, w ogóle mamy życia. Posprzedajmy też ile życia, ile złota. Sorki, mylę się. Posprzedajmy też przy okazji tutaj te różne rzeczy, tak? A, kościany łuk to jest trochę lepszy. Tak. Kosa, miecz dwuręczny, tarcze, pancerze. Jest tu mało rzeczy, żeby sprzedać, tak? Jest tu mało rzeczy do sprzedania, ale miejmy nadzieję, że jakieś znajdziemy. Okej, okay. Żelazne dyngi, ogrze liście, pierdoły posprzedajemy tutaj, tak. Tutaj szczawiki są drogie, bo to są podstawy do tworzenia tych mikstur, tak. Dobra, czekajcie, coś tu jeszcze jest, skóry wilka, takie inne. No na razie nic nie mamy tak szczególnego, żeby sprzedać mu. Dobra. Ciekawe, ile pancerz tutaj. Lekka zbroja bandyty kosztuje 1000 sztuk złota. Zdolności złodziejskie 20. Złodziejskie 20, łowieckie 110. To więc musielibyśmy troszeczkę podbić złodziejskie, tak? Łowieckie. No okej. Okay. No dobra, to już raczej nic nie ma ludziska za wiele do roboty. Tak, nie mamy w ogóle tutaj żadnego sprzętu do sprzedaży, tak? To tam wszystkie rzeczy, itemki pod tytułem kościany łuk, kruszpach i takie inne, to są itemki raczej, no, nie itemki, tylko no, broń, różne takie rzeczy, które są kupione i później wyposażę w nie, właśnie, można powiedzieć, naszego bohatera. No i dobra, ludziska, jak co, no, w tej części, kurde, mówiłem, będziemy expić akcesorki za zegar, tak. Dlaczego? A oni mnie nie lubią z tego powodu, że już, może powiedzieć, wszystko zrobiłem w Cabedan, tak, w poprzedniej części zrobiliśmy wszystko w Cabedan. Też, może powiedzieć, zachęciliśmy niewolników do wszczęcia rewolucji, więc moglibyśmy teraz na zasadzie wyzwalać Cabedan. Ale wiecie co, ja chcę sobie ludziska, ja chcę sobie poexpić, nabyć więcej doświadczenia, żeby, można powiedzieć, sobie łatwiej radzić z orkami, a nie, może powiedzieć, mieć większy trud. Wolałbym łatwiej sobie z nimi radzić jakoś, niż się, może powiedzieć, jakoś, kurde, męczyć, tak? Więc dlatego expimy, żeby zdobyć punkty na różne umiejętności, albo zwiększyć życie, tak i tam. Ale no, wiecie co, expienie to podstawa, żeby rozwijać postać. Tak jak co, tutaj zaczynamy od plaży, tak, w której nas zaczyna od razu atakować topielec, przebrzydły stwór, który zostanie zaraz, może powiedzieć, spacyfikowany. No i ładnie, bal z głowy. Tak, szkoda trochę, że nie mamy umiejętności, może powiedzieć, garbowania tutaj tych zwierzątek, które żyją w świecie Gothica, ale prędzej później nabijemy z tą zdolność, tak? O kurde, walony już chciał mnie łapą walnąć i byłoby słabo ze mną, no bo kurde, no jak widać, mam mało HP. No nie mam mało HP, jak już tam mnie zaczął bić. Dobra, jeszcze jedna miksturka. Miejmy nadzieję, że 20 miksturek starczy na naszą wyprawę po wybrzeżu. Jak co, ludziska, po wyprawie na wybrzeżu zajmiemy się, ludziska, wiecie czym? Zajmiemy się zabiciem Ortegi i później, może być, będziemy robić rewolucję w Cabedan, czyli będziemy wyzwalać Cabedan, tak. Dobra. Okej. Okay. To jest słabo, powiem szczerze, 3 topielce to trochę za dużo. Tak, cofnijmy się, dobrze. Pięknie, poszły.
Wow, ładnie zrobiłem tutaj ten motyw z tym wirkiem, tak? Okej. No i z głowy. Dostał ten topielec, tak? Kolejny topielec skasowany. Weźmy pochodnie, żebyście ludziska wszystko ładniej widzieli, tak? No dobra. Jak co, zaczynamy od plaży. Później zejdziemy na ląd, jak zajmiemy się plażą wzdłuż Cape Dan Ardei. Nie będziemy tą iść plażą, można powiedzieć, a zaraz wam pokażę, bo trudno mi ją określić. I będziemy iść tą plażą w stronę Vanguardu. Tak, nie będziemy iść tą plażą, bo ona jest trochę trudniejsza. Pójdziemy tą plażą Cape Dan i plażą Ardei, jak ją zwę. Tak, i później wejdziemy na ląd. Tak, tam pozabijamy troszeczkę stworzonek i tych innych. No i się, kurde, zajmiemy jeszcze jednym zadaniem, żeby upolować właśnie, żeby upolować płukliwe jelenie. Spróbujemy zrobić to zadanie. No jest tym trudniejszym zadaniem, no bo jelenie jak jelenie, uwielbiam uciekać, tak? I wyłapanie wszystkich trochę zajmie, bo inne muszą trochę wrócić sobie z tej swojej przechadzki, ucieczki, tak? Ogółem skończymy tam przy jaskini Ortegi, przy, można powiedzieć, tym myśliwym, który zleci nam zabicie właśnie tych płukliwych jeleni. Tam właśnie w tych terenach skończymy naszą ekspansję wybrzeża, czyli gdzieś tu. Tu, tam dalej wyżej nie pójdziemy, bo jak wyjdziemy na górę, są tam schraty, rozpruwacze, gobliny, szkielety w jaskini, różne tam nieciekawe rzeczy, które nie chciałby, może powiedzieć, nasz bezimienny bohater spotkać, tak? Czekajcie, weźmy sobie tutaj, zjedzmy coś, taką roślinkę leczniczą, żeby zwiększyć punkty życia, tak, żeby nas topielec nie zabił. Tak, my tym topielcem się zajmiemy osobiście, zadbamy, żeby nie żył za długo, tak? No okej, idźmy więc dalej. Jak są zorki za szumy, jeżeli są słyszalne, coś tam jest w słuchawkach, szum, tak? Kurde, to chyba już wszystko, a nie, jeszcze tam jest topielec. A tak, to już wszystko będzie właśnie propono tego wybrzeża. Co ja mówię, ludziska, to będzie wszystko propo plaży Cape Dan, tak? Później zjedziemy na plażę Ardei i wejdziemy na ląd, tak? Kurde, walony był szybszy, a to może być słaby w skutkach, tak? No, to było słabe w skutkach, tak? A grę możemy wczytać po dłuższym czasie, gdy pozbyliśmy się topielców przy jaskini. Więc bardzo przepraszam za zgon. Tak. No, pierwszy zgon przez zakichanego topielca, ale zawsze pierwszy zgon musi być. Poza tym topielce nie są to takie, może być, słabe stworki. Dają się w znaki, mogą zabić, jak teraz nas na przykład zabiły, tak? No bardzo sorki, nie zdążyłem tutaj w ekspunek wejść. Nie zdążyłem też odpowiednich sekwencji ciosów wybrać, żeby się pozbyć tego topielca. No trudno, mówi się. Tak, życie bezimiennego bohatera jest dosyć trudne i czasami można umrzeć podczas jego życia. No trudno się mówi. Bardzo was przepraszam za zgona. No dobra, jak się wczyta, zabijmy te topielce, pomścimy Bezia, tak? Okej. Idziemy więc, tak? Niech tylko się załaduje gra i gramy, tak? No okej, okay, dobra. A ja tam, muszę powiedzieć. Dobra, weźmy sobie tutaj tą miksturkę, żeby mieć full HP. I polujmy na te topielce z łuku. Tak, teraz weźmy inną taktykę, zróbmy, żeby z dystansu próbować zabić topielca. Tak, bo topielc nie jest aż tak odpornym zwierzaczkiem na strzały, tak? Gadziną raczej, bardziej niż zwierzaczkiem. Dobra. Dostał, miejmy nadzieję, że jakoś go ubijemy. Ale tam pójdzie dobrze, bo on daleko jest. O kurde, przestrzeliłem. Dobra, jeszcze dwa albo trzy strzały po gadzinie. Dobrze, w zasadzie. Okej, okay, dostał, pięknie. Bierzemy siekiereczkę, walniemy żółwikowi, tak. Okej. Okay. Kolejny topielec nie widzi nas, ale my go widzimy i my w niego strzelamy, tak. Tak, źle wyliczyłem. Dobra. Fak, przyleciało przez niego. Dobra. I z głowy. Dobra, jeszcze został jeden. Pozbyjmy się tego jednego tam. No i ruszajmy dalej na plażę, okej.
Dobra. Gdzie jesteś, wredna gadzino? Tu jesteś, widzę cię. Zaraz będziesz upolowana. Tak, kolejny zwierząt tylko z głowy. Greenpeace chyba by zainteresował się naszym bezimiennym bohaterem za taką liczbę zlikwidowanych zwierząt na samym początku gry. A w dalszej karierze będzie ich bardzo dużo. W pewnym momencie opustoszeją, kurde, właśnie lasy i to i te inne rzeczy, bo wybijemy wszystkie żyjące formy życia, tak, w gotyku. Oprócz ludzi, orków, tak. Ogółem zwierzętka nie będą miały za dobrze, jak nasz bohater będzie blisko nich. Tak, okej. Dobra, dobra. Tutaj powinny być na tej planie, koło tej farmy orków, jakieś ścierwojady, różne tam zwierzątka, ścierwojady, dziki, takie inne powinny tu być, tak. A jak zajmiemy się tutaj tą polaną koło farmy, orkowej farmy i też tam, gdzie Lester był, jak się zajmiemy tym terenem, zejdziemy na plażę. Po tym właśnie czyszczeniu plaży przeteleportujemy się do Ardei, a tam pochodzimy sobie właśnie po tych polanach koło jaskini Ortegi i blisko tych orkowych obozów oblężenia Węgardu. Tak, to jest taki mój plan. Dobra, czekajcie, tutaj muszą być jakieś zwierzaczki. Powinny być, tak? Ale czy są? Cholera wie. Na razie ich nie widzę. O, to są jelenie, tak. Złapię je. Złapię je, czy nie? O, chyba złapię nawet. Pierdzielony, nie da się zabić. A, zbugowało się znów, jak ja to kocham. Miałem jelenia, ale nie mogłem go zabić, bo się zbugował. Tak. Nie można było mu zadać żadnych, i to żadnych, obrażeń. No, szkoda ludziska, jak co? Bardzo szkoda. No dobra. Tutaj powinien być dzik, jak pamiętam. Jest, chce nas zjeść, ale my go zabijemy. Tak, miejmy nadzieję, że nasz bohater się z nim lepiej upora. No, jakoś niestety go zaciekawie. Chwilę, bo walnę znów zgona. Pierdzielony. Tak. Jeszcze jedna mikstureczka i teraz weźmy, nadzejdźmy, tak? Czyli zrobimy taki myk, że on będzie na górze, tak? Co jest, kurde, nie mogę mu przez ten czas obrażeń zadać, a to nie jest za ciekawe wtedy, kiedy nie możemy zadać oponentowi obrażeń. No bo, kurde, możemy zostać zabici, tak? W końcu jak on nas uderza, my nie możemy mu nic zrobić, to wychodzi na to, że nasz oponent ma większą przewagę, tak? Dobra, żółw dostał, tak, biedne żółwie, ale z nich exp też idzie, to więc je też trzeba likwidować. Tak. Idzie co? Zapiszmy, tak. Zapiszmy, jakby nasza postać zginęła albo coś w tym stylu, bo przewiduję, że takie coś może jeszcze się stać, ale będę się jak najbardziej starać, żeby to się nie stało. Okej, dobra. Tutaj mamy skrzynię, kufer raczej taki. Trudniejszy, ale jeszcze możemy go otworzyć, a nie przenieść choroby, myślałem, że to amnezja jest. Tak. Okej, czekajcie, to powinien być topielec. Powinien być, ale nie musi być, ale jest. Okej, więc jest okej. Dobra. Okej, żółwik też mówi do widzenia. O, przypalił się lekko, tak. Dobra, weźmy sobie mikstureczkę jeszcze do tego ziółku lecznicza, albo jakieś inne ustrojstwo, tak? Weźmiemy sobie ziółeczko, okej. Około 200 punktów albo 125 zostało nam do nabicia następnego poziomu, więc niedługo będzie następny poziom, który da nam punkty, z których możemy, no, wybrać sobie, znaczy z których możemy nauczyć się odpowiedniej umiejętności, zwiększyć pewne tam, można powiedzieć, umiejętności i takie inne, tak? Dobra. Okej, i jeszcze jedna strzała z topielca i padł, chyba w głowę poszła. No za dobrze nie widzę, jak jest ciemno w grze, nie mam takiego super uber pro widoku, tak. No dobra. Aha, jak co tam za domkiem Lestera, nie pójdziemy na razie, dlaczego? Bo tam jest duże stado wilków, a duże stado wilków i, może powiedzieć, nasza postać, która nie jest wykruszona, równa się śmierć, tak. Tam wilków jest za dużo, naprawdę za dużo. Tak trzeba właśnie pod koniec, jak już się wyzwoli Cable, ma się lepsze troszeczkę
ma się troszeczkę lepsze uzbrojenie, statystyki, wtedy można tam pójść, ale trzeba się liczyć z tym, że można zaliczyć zgona. Tak, 222 strzały mamy, tak. Okej, czekajcie, tu będą bandyci, jak pamiętam, piraci czy bandyci? Oni tu będą na pewno. Pierwszy czur lądowy. Okej, weźmiemy, zapiszemy grę, zajmiemy się tymi piratami, tak. Tam jeszcze jak dalej się pójdzie, jakbyśmy chcieli pójść na plażę Vanguardu, będzie ork i pirat, mi się wydaje, tak. Tu będą się bić. Okej, tam jest czur lądowy, którego zabijemy, tak. Też się cieszę, że mi urwiesz łeb. Ale jak już widać, nie chcesz się ruszać, więc to będzie twój minus. Tak, i będziesz wtedy dobrym punktem do strzelania, tak. Dobra, mam mniej niż połowa. Okej. Jeszcze 2-3 strzały i ginie nasz szczurek lądowy. Tylko żeby w niego trafić, tak. 2-3 strzały, które mu trafią w cel, tak. Okej, jeszcze jedna. I papa kolego. Dobra, tam jest topielec, zajmijmy się topielcem. 55 punktów, a to ci? No tak, może być super uber pro, no nie, ale jakoś jest. Okej, jeszcze dwa. Z głowy. Tam jeszcze są jacyś bandyci, czy co? Czy to już wszystko? To już wszystko, pamiętam, tu byli trzej piraci. Tak, no trochę mało, trzy mało mogę powiedzieć. Szczur lądowy ma gulasz i te inne pierdoły. A tu nie ma, tu nie ma. Szkoda. Pamiętam też, to było w kupę troszeczkę inaczej zrobione, że to właśnie można powiedzieć, był tu. Była tu ławeczka i takie inne rzeczy, tak. No dobra, niektóre rzeczy się nie zgrały z kupę, albo wgraliśmy trochę starszą kupę. Ale mi się wydaje, że był w tym wcześniejszym kupę też te rzeczy. Tu pamiętam, był właśnie pirat i ork, ale ich nie ma. Oni też się nie wgrali, trudno się mówi. No dobra, my za to lecimy do Ardei. Tak. No i tam sobie weźmiemy po XP na tych łąkach. Nie powinno to trwać za długo, ani za krótko. Tak, dosyć można powiedzieć, rozsądnie uciska, tak. Dobra. O kurde, orkowie. Napadli Ardeję, chcą mu odbić, może nie odbić, tylko chcą zrobić nową Sygon, tak. Ale moja siekierka sobie z tobą poradzi, więc nie pożyjesz za długo. A, fajnie, bo będzie trochę właśnie, może być ludziska itemków, tak. Jak zabijemy tych orków, w końcu topory orkowe nie są aż takie tanie. Tak, co może być w ciur, mogę powiedzieć. Ani za tanie, ani za drogie, tak. Ale na pewno jest to taki, można powiedzieć, dosyć dobry zarobek, tak. Sam się prosiłeś. Weźmy sobie tutaj złoto, wino. W ogóle ogółem całe wyposażenie tych orków, tak. Zwiadowca, chodź tu zwiadowco, tak. Dawaj swój topór i te różne rzeczy inne, tak. Zwiadowca klanu, który miał kuszę trochę złota, był takim bogatszym orkiem, tak. No dobra, czekajcie, wezmę sobie tutaj pochodnie, żebyście ludziska lepiej widzieli. Tak, pójdę w stronę tam, gdzie był ten orkowy patrol. Zapiszę sobie. No i dobra, jak ubijemy. Ubijemy właśnie nie orków, tylko zwierzątka, które są no, na wybrzeżu. No, zakończymy część w następnej, czyli siódmej części, bo ta jest szóstą częścią. W siódmej części pójdziemy z Cyrusem i spróbujemy jakoś się zająć tymi, no. I znów się zaciąłem, spróbujemy się zająć kurde bandytami i Ortegą. Ortega jest, może być mózgiem bandytów, tak? Dowódcą bandytów. I jak zabijemy Ortegę, bandyci nie będą już tak potężni, będą, może być mniej rozumni. Okej, dziki krwiopijca, który jest dosyć zwierzaczkiem nie za fajnym, tak? Z takiego motywu, że jak nas właśnie, może być dopadnie, to nas zatruje. Jak nas raczej ugryzie, to nas zatruje. Dobra, jeszcze jeden strzał. Pięknie poszedł. Naprawdę bardzo warto go ubić, tak? Ustrzelić, bo jak kurde podejdzie do nas i nas ugryzie, stracimy dużo życia przez to, że będziemy zatruci. Dobra, wilki jak wilki, ani za trudne, ani nie za łatwe,
Tak, ale zabić się da. Pięknie, poszedł. Dobra. Tutaj są dziki. Tak, weźmy kosę, zróbmy lekki wirek. No i dostałem, tak. Szybko ekspunek, bo pożegnam się z życiem. Tak myślę, bo mój pasek z życiem bardzo, może być, zmalał, jak wilki tutaj przytał mnie. Okej, okay, dwa zabite wilki, ładne. Dziki. Tak, dziki, nie wilki, sorki, pomyliłem się. Dobra, tam są jelenie takie inne, tam dalej nie będzie mobków, więc możemy już zejść na dół. Tak. No i tam można powiedzieć, o, jeszcze tu wilk jest, tak. Tam na dół będą też jakieś mobki, jakieś tam wilki, dziki, różne takie pierdoły. Tak, jak to zwierzątka, na łące, ogólnie zwierzątka. Nie będzie też tam ogromnej tragedii, czyli pod tytułem nie będzie jakichś tam ogromnych sfor wilków, tego innego. Będzie tych zwierzątek troszeczkę, ale nie będzie ich za dużo, tak. No dobra. Córki ludziska, jak co powtarzam się, mówię przez odcinek prawie o tym samym, ale ekspienie jak ekspienie, nie ma takich, może być, poważniejszych tematów poruszyć. Tylko takie tematy pod tytułem co ekspimy, czego właśnie muszę powiedzieć się bać, co łatwo zabić i takie inne tam. Okej, tam są jelenie. Jak się nie spuszczą, to je zabiję. A jednak się spuszczyły, kufer się otworzył. Okej, przywołanie zwierzęcia. Dosyć fajny czar, który może powiedzieć skupia zwierzęta na danym celu, czyli że jak rzucimy czarna orka, wokół którego, no nie wokół którego, może nie wokół którego, właśnie którego blisko są ścierwojady, no to na orka może być zlecą się ścierwojady, tak? Pięknie dostał, tak? Dobra. Okej, okay, poszedł. No i dobra, czekajcie, czekajcie, ludziska, tam jak to jest jaskinia Ortegi, są tam strażnicy, których zabijemy z takiego motywu, że mają halabardy, takie inne, ale zarazem jak ich zabijemy, no nie będą się inni bandyci czepiać o to, bo są troszeczkę, no dalej, nie przyjdzie tutaj nam ogromna chmara, musielibyśmy zejść niżej do jaskini, żeby nas, żeby mieć, chcieli bić, tak? Tutaj tylko jest dwóch zwiadowców, wartowników, którzy pilnują wejścia, nie są też za trudni, tak, do pokonania. Taka może być słaba warta, ale za to ich halabardy są drogie i dlatego zdecydowałem się ich zabić. Dobra, tam sobie chyba wilk gdzieś jest albo śpi, bo na razie go nie widziałem, ale dobra. Podejdziemy bliżej, to go prawdopodobnie zobaczymy, tak.